Spory dzisiaj ruch, ale dodatkowe miejsce zawsze się znajdzie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Painting Machine. Tutaj niektórzy właśnie widzowie poprosili mnie, abym nagrał coś właśnie z tego nowego dodatku Klątwy Naxxramas, czy jakoś tak, Naxxramas, o. A więc zacznijmy przygodę. Powiem wam szczerze, że bardzo miło mi po raz kolejny usłyszeć ten wesoły głos karczmarza i tą przyjemną melodyjkę. Dzisiejsze zadania. Zwycięstwo druida lub łotra. Wygraj dwie partie druidem lub łotrem. Zwycięstwo kapłana lub czarnoksiężniczka. Zwycięstwo szamana lub czarnoksiężnika. Przyciszymy sobie trochę tutaj głośność, bo nie jestem do końca przekonany, czy mnie słychać. A mniej więcej takie coś. Nie zdołasz pokrzyżować mych planów. Przychodzisz za późno. Wewnątrz czeka Lich Kel'Thuzad, a także 14 morderczych bossów, którzy sprawdzą twoje umiejętności. Pokonaj ich, aby otrzymać wyjątkowe karty z Naxxramas. Naxxramas. Kurczę. Ja mam niestety takie coś, że jak mi się źle zakoduje jakaś nazwa, to... Jak udało ci się wejść do Naxxramas? No, pierwsze otwarcie nekropolii. Rewir Arachnidów. Zobaczmy, co to jest. A, jakie nagrody tutaj. Nas czekają. Wejdźmy do pierwszego rewiru. Niestety kolejne rewiry są płatne. Ale zacznijmy sobie ten odcinek tutaj od zwiedzenia tego pierwszego rewiru. Anubrakan to jeden z moich najlepszych pajęczych władców. Powodzenia na tręcie. My wejdziemy sobie tutaj paladynem, aby było po prostu klimatycznie. Paladynem bardzo mało grałem. Naprawdę bardzo, bardzo mało. A więc nie zdziwcie się i przepraszam was, jeżeli będę po prostu tutaj... Uther kontra Anubrakan! Jeżeli będę tutaj wam mocno nobił... Witaj w moim przybytku. Wulkaniczny furiat. Będę walczyć z honorem. Zaakceptujemy sobie te karty. Gotowe. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Rumak śmierci. Na razie zaczniemy tak, aby nie tracić sobie niepotrzebnie kart. To już mówiłem, miałem bardzo długą przerwę i już widzę, że mocno tutaj spadło mnie. Jeżeli jednak was interesuje właśnie World of Warcraft, oto mam tutaj dla was taką ciekawostkę, ponieważ Ragnar właśnie, mój znajomy, również prowadzi teraz serię World of Warcraft.
zamykamy sobie coś takiego. Czekam na rozkaz. Gotowe. I jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani historią WoWa, lore, etc., etc., to właśnie on wprowadził taką dość oryginalną serię, gdzie robimy razem dungeony i on opowiada tam historię właśnie z tych niektórych instancji. Czyli całe lore, etc., etc., jest fajnie, ładnie opowiedziane. Holender, nie zobaczyłem, że on ma prowokację. Za sprawiedliwość. Muszę przyznać, że twardy jestem przeciwnik. Nie mogę tego zrobić. Nie, tu po prostu umarł w butach. On za mocno raszuje na mnie. Sprawiedliwość. Gotowe. Skosztuj tego. Masakra. Nie no, sprawa poszła się ciulać. Zobaczymy, czy poradzę sobie, jak ustawię sobie bohatera na garosza. Tak, porażka. Nagroda, strażnik królów. O, przywróć 6 punktów zdrowia swojemu bohaterowi. Nawet fajna nagroda, muszę przyznać. Spróbujemy jeszcze raz, tym razem na garoszu. Jak się nie uda, no to cóż, wrócę do was po prostu w kolejnym odcinku, jak już trochę się przemielę, że tak się wyrażę, przez mechanikę tych nowych bossów. Jeszcze tak niektórzy mnie zagadywali z moich widzów garosz! Oraz znajomych. Kontra! Dobra, kontra, a dobre plan. Zagadywali mnie niektórzy moi znajomi oraz widzowie, jak się gra ogólnie w Hearthstone'a, oraz zadawali mi takie pytanie, czy tutaj trzeba płacić za grę, oraz czy aby móc sobie fajnie naprawdę pograć, trzeba przeznaczać pieniądze.
Nie wiem, pewnie, na pewno, znaczy raczej na pewno taka informacja była na innych kanałach, gdzie pokazywano Hearthstone'a, ale tutaj postanowił wam nieco, właśnie nowicjuszom, nieco dać rąbek informacji. Hearthstone jest całkowicie, znaczy całkowicie, jest po prostu darmowy. Jedyne co tutaj jest płatne, to są takie różne mikropłatności, gdzie kupujecie karty różnych postaci, jednostek, etc., etc., ale te karty możecie równie dobrze kupić za złoto zdobywane w grze, jak zdobywacie złoto. Tak jak na początku odcinka widzieliście, tutaj jest coś takiego, że po prostu... O! A dlaczego im podnieśli koszt punktowy, jeżeli pamiętam? Ona chyba dwa kosztowała punkty manny. Najprzyjemniej stronnikowej szarże. Cóż, takie coś będziemy musieli zrobić. Najwyżej. Gotowe. Wracając do tematu, możecie, owszem, możecie grać za darmo i świetnie się przy tym bawić. Śmierć mnie nie przeraża! Jeden strzał, jeden trup. Gotowe. Ten tankier w ogóle, ten władca śmierci, pan śmierci, to jest wygarnięty w kosmos po prostu tankier. Przegięty, overpowered, żeby się brzydko nie wyrażać. Po prostu masakryczny jest. Chowaj się za mnie! Gotowe! Co trzeba robić? Wrota są otwarte. Gotowe. Chwała Nerubowi. Niech cię skosztuje. Sakrycznie on miał mną tutaj. Ale się pięknie wkopał. Przepięknie. Uratował mi całą sytuację. Że teraz mi nie zgasi, bo garosze mi o wiele lepiej idzie. Nie zadzieraj, skoryjem! Źle to rozgryzłem, pomyślałem, że on da plus jeden do wszystkich. Spodoba ci się moja nowa receptura?
Znając życie, on z jednym hapsem mnie załomi. Dalibyście coś z szarżą. Uff, ledwo, ledwo. Znaczy, nieważne. I tak nie pokonasz wielkiej wdowy. Tak, udało nam się wygrać właśnie. Zobaczmy nagrodę. Upiorny pajęczek. Odblokowany. Ferlina szkoli akolitów, którzy mają oddawać mi cześć. To bardzo ważne zadanie, więc jej nie przeszkadzaj. Tak. Cóż. Jednak niestety w tym odcinku już nie będziemy przeszkadzać wielkiej wdowie Ferlinie w jakże zacnych jej obowiązkach. To był właśnie rewir arachnidów. Na waszą prośbę tutaj rzucił na kanał. Niektórzy z tych bossów zauważyłem, że są nieźle gięci, jeżeli chodzi o jednostki. Wystrzel pocisk za każdą kartę w ręce przeciwnika. Oh my godness. Masakra. Po prostu masakra. Zdaje się z tego, co kojarzę, że tych rewirów nie musimy koniecznie kupywać. Tylko po przejściu całego jednego rewiru będziemy mogli tutaj. Tak. Po przejściu całego jednego rewiru będziemy mogli przejść na następne, ile dobrze pamiętam. Albo chyba w niektóre dni po premierze był wolny dostęp do tych rewirów. Tak czy owak, my z Wielką Wdową zmierzymy się w następnym odcinku, a więc was zapraszam do oglądania i subskrybowania. Trzymajcie się do kolejnych produkcji. Cześć!